kiedy drużyna w półfinale Pucharu Polski w pierwszym meczu przegrywa 0-3, przed rewanżem jest w sytuacji... W sytuacji dobrej. No w dobrej. Bardzo dobrej. No jest w sytuacji ciężkiej. No trudnej. Bardzo ciężkiej. Lekko beznadziejnej, ale... Tak właśnie, w lekko beznadziejnej, ale jak widać, duch w narodzie nie ginie. Z twarzy kibiców tryska optymizm. Zwłaszcza z tej twarzy. A takie twarze można oglądać niezależnie od wyniku. No dobrze, zapytacie, co się działo na boisku? Otóż bardzo niewiele. Było raczej bezbarwnie, a momentami czarno-biało. Niedokładnie tak, jak powinno to wyglądać w batalii o finał rozgrywek takiego pucharu na takim stadionie. Jeśli nic ciekawego nie działo się na boisku, to niestety, tym bardziej jak się okazało, nic interesującego nie zdarzyło się przez całą przerwę na ławce rezerwowych Zagłębia. Jeśli chodzi o drugą połowę, najbardziej kolorowe były obrazki z trybun. No dobra, to może chociaż radość drużyny, która zagra w upragnionym finale? To końcowy gwizdek i reakcja trenera Lęczyka, który zachował się jak José Mourinho po pamiętnym finale Ligi Mistrzów Porto Monaco. Wielkiej radości nie było także wśród piłkarzy, choć przecież niektórzy z nich na Stadion Narodowy będą mogli zaprosić starych znajomych z Warszawy. Na pewno tam z kolegami pogadamy, żeby wpadli jak są z Warszawy, ale trzeba się skupić teraz, te na święta trzeba odpocząć i się skupić na najbliższym jeszcze meczu ligowym. Najbardziej ekspresyjni byli Arkadiusz Piech i Manuel Curto, którzy próbowali wywrzeć presję na udzielającym wywiadu Rymaniaku. Dawaj Ryma, dawaj Ryma! To widać, na koniec, odchodząc troszeczkę od tematu, ku przestrodze dla tych, którzy myślą, że możemy czegoś w naszych materiałach nie wykorzystać. A pana zdaniem Arka Gdynia przed meczem z Zagłębiem Lubin, w jakiej jest sytuacja, jak miałbym jednym słowem określić? Odmawiam kategorycznie odpowiedzi. Dlaczego? Ale zła, beznadziejna, średnia sytuacja. Myślę, że i tak tego nie będziesz wykorzystywał, nie po prostu. Nie, jak będę?